computer. Włączone ma. Słychać. Ale przybliżenia to nie ma, nie? Na razie gaz tu mówię, nie? Witamy wszystkich serdecznie w ten ciepły, czwartkowy poranek, właściwie przedpołudnie. Pogoda dopisała, z czego się bardzo cieszymy. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych, całą społeczność zespołu szkół w Ściance, grono pedagogiczne, zaproszonych gości, a w szczególności witam dyrektor zespołu szkół w Ściance, panią Izabelę Gałek. Witam serdecznie. Niezmiernie miło jest mi powitać naszego drugiego gościa, pana doktora Marka Nowakowskiego, Uniwersytetu Przewodniczącego w Poznaniu. Przepraszam, Witolda. Pan doktor wybaczył serdecznie, ale tak dawno się nie widzieliśmy, że zdążyłem zapomnieć imię, ale pan doktor Witold jest z nami, to przyjaciel tej szkoły i dzisiaj cieszymy się, że jest z nami. Witamy także rodziców, uczniów naszej szkoły, szkoły w Ściance. I przed nami no, niezwykłe wydarzenie. Wprawdzie pokazy maszyn rolniczych, sprzętu naszych uczniów w Ściance to nie jest żadne nowum. Spotkamy się już tutaj po raz któryś. Natomiast no, ilość sprzętu, które dzisiaj zjechała, myślę, że jest rekordowa. Ale też widać po sprzęcie, który się pojawił, że PROF na lata 2007-2013 został w pełni wykorzystany. Widać to po sprzęcie, który się pojawił. Drodzy Państwo, tu są w większości nowe
maszyny, nowe maszyny, niektóre świeżo, jak mam komunikat tuż przed tej parady, niektóre prosto z placu dealerskiego, inne prosto z fabryki tutaj zawitały, więc będzie się działo. A co się będzie działo, to ja tutaj oddam mikrofon na chwileczkę człowiekowi, który zarządza tym wszystkim. Pot leci z jego czoła, nie wiem czy zgodzi na temperaturę. Co z klasy pierwszej PR? Przewodnikiem John Dillon o numerze 6125R. Ciągnik wystawiony w amortyzowaną oś, przednik plus, dolek wąt.
Cztery kociarki, to kawałek pola, to jest to wytrzymał.